Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku schowanego, już zwykłego, tak? Wiem, mnóstwo było z tych zdradzieckich, non-stop zdradzieckie, ale teraz zagramy sobie w normalnego schowanego, więc słuchajcie, czy jesteście gotowi, żeby zagrać w chowanego w ogóle? Wszyscy? Co? Ten, co ma w ogóle katany jakieś. Dobra, słuchajcie, ile mogę wam dać czasu? Może zrobimy głosowanie małe. Czy chcecie, na przykład, żeby ten chowany był taki na szybko, czyli macie minutę, to stańcie tutaj, albo jeżeli chcecie normalnie, czyli 3 minutki, to stańcie tutaj. Wszyscy na 3 minuty. Dobra, macie 3 minuty. Lećcie się chować. Go, 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 go. Lećcie się chować, ja wracam sobie na początek. Tam na spawna, powiedzmy, no. Schowam się tutaj, w tym miejscu. I nie będę podglądał. Obiecuję. Obiecuję jak coś, że nie będę podglądał. Nie. Spokojnie, no nie będę podglądał, no. Słuchajcie, mapa jest stworzona przez Kiko. Tutaj, o tego pana, co tutaj biegnie. O, już nie podglądam, już więcej nie podglądam. Mamy 11 uczestników, więc miejmy nadzieję, że szybko ich znajdziemy, nie tak jak zwykle. Ach. Bo czasami bywa naprawdę trudno, ale w tej łazience, no zobaczymy, jak to jest przygotowana ta mapa. Czy jest dużo kryjówek? Kiko, czy się postarałeś? Myślę, że tak. Patrząc na ogrom tej mapy, to kryjówek wydaje się, że może być naprawdę multum. Dobra, szukam. Jak widzicie, w sumie nie jest aż tak ciemno, jakby się mogło wydawać, bo jest takie dziwne coś wokół nas, co jakby oświetla. Ale przy nas jest ciemno i myślę, że w jakichś kryjówkach to na pewno będzie się sprawdzać, więc jest naprawdę, naprawdę ciemno. Tutaj to światło chyba mi się wydaje, że troszkę może oświetlać w ten sposób. No, nie wiem, nie mówię. W każdym razie, może zaczniemy od tego tutaj, cokolwiek to jest. Czy tam ktoś jest? Chyba nie widzę, ale warto to sprawdzić. Co? Gdzie ja jestem? Padłem w jakiś sekret, no Kiko! Co to ma być? Gdzie ja jestem? Jak ja mam stąd wyjść teraz? O, znowu jakiś sekret? Co tu się dzieje w ogóle? Ja nie rozumiem, co się dzieje. Gdzie ja jestem? Jakie pułapki w ogóle? To na mnie, czy to na chowających się? O nie, spadłem! Nie no. Okej. Ta mapka jest naprawdę dobrze zrobiona. Szukamy, dobra, na zlewie szukamy póki co. Pytanie, czy da się wejść w ogóle w tą szafkę pod zlewem? Nie wiem, ale chyba już nie wejdę tam wyżej, więc będę musiał znowu zeskoczyć i znowu wskoczyć w sekret, niestety. O, a co to jest? O, da się! O, jestem po ciemku, tu naprawdę nic nie widać. I tutaj w ogóle nawet nie oświetla ta pochodnia, bo jesteśmy w tych czarnych bloczkach. I latarka też nie oświetla. Jak my mamy to zrobić? Dobra, mam plan. Zróbmy to w ten sposób. Czy ktoś tu jest? Halo, halo, halo! Chyba nikogo nie ma. No i aż przegrzał mi się minigun. No dobra, wracamy stąd, idziemy stąd. Bo tutaj nic nie widać, nawet latarka nam nie oświetla, to bez sensu. Ej, dobra, tu jest więcej... Panie! Widziałem cię tam, widziałem cię! Skakujemy tam od razu do tego pana. Wow! Oho, jestem na górze. I dzień dobry. Dzień doberek. Zostałem znaleziony jako pierwsza. Chcesz się jakoś pożegnać? Ładnie. Zobaczmy, czy ktoś tu jeszcze jest. Niestety to nie jest zdrajecki chowany. Żegnaj na razie. Gościu man. Sorry, gościu man. Czy tu się da gdzieś jakoś wejść jeszcze? Na przykład tam? Tam widzę jakby był jakiś parkour tutaj. Okej. Gdzieś tu jesteśmy, ale to nic nie daje. Nie, to jest wyjście poza mapę. Tu mały błąd znaleźliśmy. Nikogo nie ma. Dobra, schodzimy stąd. Nie ma, tutaj już nikogo na pewno nie będzie. Lecimy dalej, może wejdziemy tutaj do tego. O, to się wydaje dobre. Co, to wszystko? Jakie to są trole, to jest strollowana mapa. W ogóle, ile osób musiało się strollować w ogóle tutaj? Jak tu wejść na górę? No nie da się. Czy tędy? Da się. Jest, weszliśmy do środka. Halo, halo, gdzie jesteście? Zaraz was znajdę. O nie, tu jest jakiś labirynt chyba. Halo, halo, czy ktoś tu jest? Halo, o. Ile tu jest kryjówek dziwnych jakichś małych? Małych zakamarków, które można się schować. Znowu będę was szukał cały dzień. Czemu wy budujecie takie trudne mapki do chowanego? O, tu jest kolejne jakieś przejście. Kiko, dobrze wiesz, że nie jestem najlepszy chowanego. Nie jestem jakiś szczególnie dobry. O, tu na drzewo dało się wejść. Ale zanim to zrobimy, sprawdźmy tutaj ogródek, czy wszystko. Chyba nikogo nie ma. O! Widzę cię! Dobra, Kid, widzę cię! Znaleziony jako drugi już. Druga osoba znaleziona, czyli 9 zostało osób jeszcze. 9 osób, a mi się wydaje, jakby przeszedł całą mapę. Ty, no gdzie wy możecie być? Tam? Serio? Zobaczmy, czy damy radę. Czy dolecimy? Jest, udało się, dobra. W wannie. Czy ktoś się chowa w wannie? Halo, halo? Ej, ty, panie! Widziałem cię. Ty, tam. Znaczy, ciebie nie. Ciebie akurat nie widziałem, ale usłyszałem. Może tędy? Tu jesteś. O, jesteś! Dzień dobry! Przepraszam, że cię już znalazłem. Na razie. O! O kurde. Jaki taniec. Nie mogłem aż trafić. No, znowu co jest grane? Dobra! Tak to się robi. Sprawdźmy od razu całą wodę, czy ktoś tu jeszcze jest. Chyba nie.
Dobra, tu w wodzie już nikogo nie ma. Zmieniamy tą miejscówkę. Tylko pytanie teraz, jak ja mam stąd wyjść? O, tędy. Tak, tędy. I teraz tędy. O! I mamy jakieś sekretne przejście kolejne. Pytanie, czy ktoś się tutaj chowa? Gdzie wy jesteście, no? O, hello! Marty, przepraszam. Przepraszam, ale jak się zobaczyłem, to od razu pomyślałem sobie, nie, bo też mi ktoś ucieknie. I chciałem zabić jak najszybciej. O, czy tutaj ktoś jest? O! Fraggers! Hello! Dwie osoby znalezione, ale wiesz co, tak się zastanawiałem, czemu nie mogę przejść? Co jest? Dlaczego tak zrobiłeś? Czyżbyś to ty był tą osobą, która odleciała na lotni? Nieładnie, nieładnie, nie uciekamy na lotni, ale zostałeś znaleziony, więc powiedzmy, że się przyznałeś, okej, okay, niech będzie, niech będzie. Czy myślicie o tym samym, co ja? Chyba tak, chyba ktoś może tutaj być. Zaraz to sprawdzimy. Uwaga! A, mam cię! Pawelo, znaleziony! Ile osób w ogóle jeszcze zostało? Bo ja już sam nie wiem, już się pogubiłem z tymi... Czekajcie, dwie? Potem były trzy? Pięć osób znalazłem? Czyli wychodzi na to, że sześć osób zostało jeszcze? Dobra, szukamy dalej. Gdzie tu może ktoś jeszcze być? Dobra, wracamy z powrotem tutaj i spróbujemy wskoczyć tam na górę. Tym razem nie wchodząc w tą pułapkę. Okej, jesteśmy na górze i co? Czy stąd klamka na przykład? Okej. Ale co, i z klamki co? Nic nie zrobimy z klamki. Tak nie da się nigdzie wskoczyć. Dobra, ta szafka mnie zastanawia. Tylko nie wiem jak tam wejść. Halo, czy ktoś mi pomoże tu wejść do tej szafki? Ja nie wiem, jak mam tam wejść. O! Halo! Dzień dobry! Hello! Cześć! Co tam? Kerf, przepraszam. Przepraszam, że ci strzeliłem prosto w głowę. Ale musiałem. Takie, tak, to już jest. Pytanie, czy ktoś... Mam wrażenie, jakby tam się dało jakoś dostać, bo widzicie, jest taka malutka szparka. Co jest? Dlaczego ktoś tutaj podszedł? Halo? Nie wiem, co się dzieje. Dwie osoby już na tym chowanym wyszły sobie po prostu i nic. Czy za długo szukam? Może dlatego, że za długo szukam. No ja się staram, no. Teraz mi głupio, że wychodzicie przez to, że tyle to czasu trwa. Gdzie wy możecie się kryć? Czy na tym? Czy tutaj? Nie. Na drzewku? O, zobaczcie na to! Tam na górę da się wejść w jakiś sposób. Jak to wejść na tą lampę? Co jest? Zaraz tu znajdziemy, spokojna głowa. Zaraz was dopadnę. A tutaj? Ktoś się tutaj jeszcze nie kryje przypadkiem? Może taki mały... O kurde, prawie sam siebie zabiłem! Ale było blisko, kurde! Muszę uważać bardziej. Gdzie wy możecie się jeszcze kryć? No musicie tam być gdzieś, na tej lampie. Tylko jak tam wejść? Halo, jak wejść na lampę? Ja chcę się tam tak bardzo, bardzo dostać, a nie wiem jak. Ej, tu jest parkour. Dobra, wejdziemy tu na górę. Okej. No nie, no prawie byłem na górze, no! Jak ja mam tam wejść? Dobra, wejdziemy normalnym, zwykłym sposobem, tak jak zwykle. Lecimy na górę. Tędy. Okej. Już po was idę. Słyszałem tam kogoś. Słyszałem i zaraz już cię znajdę. O, ej! Halo! Co to jest za słyszę za lotnie? Jestem na lampie! Co to za lotnia miało być? Ktoś uciekł! Ktoś uciekł z lampy, ja to słyszałem. Czemu wy uciekacie przede mną? Ty gdzieś tutaj poleciałeś. O, mam cię! Wiedziałem! Ha! Nie ma uciekania! Nie uciekniesz przede mną. Chyba, że to nie byłeś ty. Chyba, że tu jest jeszcze jedna osoba, która się gdzieś chowa. Dobra, szukamy dalej. Szukamy, może słabo przejrzeliśmy po prostu ten prysznic? Może zobaczmy jeszcze raz, bo w sumie może ktoś tu jest. Wchodzimy tutaj do prysznica, zobaczymy, czy w prysznicu ktoś się jeszcze nie chowa przypadkiem. Halo, halo? Albo może... O! W ten sposób da się tutaj wskoczyć. Czy da się gdzieś jeszcze? Chyba nie. Gdzie wy się chowacie? Tu? Tu da się w końcu coś zrobić? Nie ma, tutaj nic nie ma, no. Tu jest jakaś jedna mała kryjówka. Ej, a może na tym drzewie ktoś jest? Tylko jakoś dobrze schowany. Tutaj wygląda, jakby nikogo nie było. Może wejdziemy jeszcze raz tutaj i zobaczymy, co tutaj się kryje. Wydaje mi się, że ten labirynt to może być właśnie punkt, w którym dużo osób może się chować. Tylko jak go przejść? Może jest jakieś malutkie... O, coś tu było. Tu jest jakaś bariera dziwna, która nie pozwala w ogóle przejść. Dobra, naokoło polecimy. O, tutaj jestem teraz. I czy się... Nie, dobrze, że się nie zablokowałem. Już się bałem, że się zablokowałem. Ale wszystko jest w porządku. Tutaj? Nie, tu niczego nie ma. No kurde, jak was trudno znaleźć, no. To jest niemożliwe. Gdzie wy jesteście wszyscy?
Może w toalecie się ukrywają. Jeszcze raz to sprawdzę. Mi się wydaje, że sprawdziłem już wszystko dosłownie. Okej, okay, jest, wskoczyłem. Okej. Okay. Tutaj jakby było wejście gdzieś. Tak mi się coś wydaje. Że tutaj da się jakoś wejść. Na bank tu się da w jakiś sposób wejść. W te krzaki. O! Jestem! Mam trójkę! Ej, nie atakujcie! Co? Trójkę? Co jest? Wszyscy byli w jednym miejscu, o co chodzi? Czy wy się zablokowaliście i stąd się nie da wyjść? Da się! Halo, co jest grane? Dobra. Oficer Macio, niestety. Słuchajcie, co to ma być? Całą waszą trójkę, czyli wszystkie osoby znalazłem tak naprawdę. Wychodzi na to. Całą waszą trójkę znalazłem naraz. I co ja mam teraz zrobić z wami? Oficer Macio już zabiłem. A wy? A co z wami? No cóż, czyżby to był pierwszy odcinek, w którym nikt nie wygrał? To chyba jest pierwszy odcinek, w którym zupełnie nikt nie wygrał. Kiko, oficer Macio, Kiko i kto tu jeszcze jest? I polski tor. Chłopaki, no wszyscy w jednym miejscu, no co to ma być? Dobra, słuchajcie, wychodzi na to, że trzy osoby znalazłem ostatnie, ale musi być jakiś jeden zwycięzca, więc rozstrzygniemy to po prostu pojedynkiem. Cała wasza trójka ma bronię. Od teraz, za 30 sekund, zaczynacie się strzelać. Możecie robić przez te 30 sekund, co chcecie. Możecie znaleźć sobie miejscówkę, możecie się schować, czy coś, co zupełnie co chcecie. Za 30 sekund powiem start i wtedy zaczynacie walkę. Zostaje jedna osoba tylko żywa, zobaczymy, kto zwycięży. Wiem, chowany to chowany, ale tutaj musimy rozstrzygnąć w jakiś sposób po prostu. Tutaj jedna osoba tu się chowa, druga tutaj, a trzecia tam, z tego co widziałem. Okej. Okay. Okej, okay. Dobra, tutaj ładny pojedynek, niestety za ścianą się ktoś chowa. Tu jest ściana niewidzialna, więc co tu się dzieje w ogóle? Nie wiem, nie mogą do siebie strzelać. Uwaga, co tu się wydarzy? Co tu się wydarzy? Ja jestem naprawdę ciekawy, kto zwycięży, ale sądząc po wysokości, to coś mi się wydaje, że Kiko ma największą szansę, będąc tam na lampie. Co jest grane? Okej, okay, jest próba podjęta, żeby zabić przeciwnika na górze. Okej, okay, widzę. O, jest pierwsza osoba zabita! I teraz został pojedynek. Anioła, upadłego anioła oraz Kiko, który jest na samej górze, na lampie i ma naprawdę dobrą pozycję. Więc tutaj naprawdę może być ciężko, ale aniołku, czy ty nie masz... O! Zmiana, jest jakaś zmiana pozycji. I wskoczył w obraz? Nie wiem, co tam jest, bo ja tam w ogóle nie byłem. Ej, ty jesteś spokojny, dobra. My jesteśmy tutaj, oglądamy sobie. O, jest walka podjęta. Kiko się schował na sekundę, ale... Spokojnie, spokojnie. Okej, okay, jest strzał. Tutaj jest ta bariera przez cały czas. Z tego co widzę, jest zlikwidowany polski tor, zwycięża! Upadły anioł, który robił sobie pozycję, która pozwoliła mu po prostu na to, żeby wypatrzeć każdego z przeciwników. Gratulacje, proszę bardzo, specjalnie dla ciebie pistolet z latarką. Możesz zaświecić mi w twarz i strzelić prosto w głowę. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego chowanego. Tor został zwycięzcą, o, proszę bardzo. Widzimy się w następnym odcinku, pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górę oraz o tym, żeby wpisać kod JPEG w sklepie. Na razie, cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!